Zarabianie na ankietach online to jeden z ciekawszych pomysłów na zarabianie w internecie. Płatne ankiety dają nam możliwość pracy zdalnej, która w dobie pandemii jest bardzo pożądana. Ile możemy zarobić na ankietach online? Czy ankiety za pieniądze są bezpieczne? Jak rozliczyć się z zarobionych pieniędzy i na jakich serwisach warto zarabiać? Dziś postaramy się odpowiedzieć na wszystkie powyższe pytania i wiele, wiele innych. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do pobrania w pełni darmowego e-booka 10 sprytnych pomysłów na zarabianie w internecie, dzięki któremu zarobicie minimum 1000 zł. Link do e-booka znajdziecie pod tym wideo. Jeżeli myślisz, że zarabianie na ankietach przyniesie Ci kokosy i pozwoli rzucić znienawidzoną pracę, to lepiej wyłącz to wideo. Ankiety za pieniądze nie są bowiem źródłem dochodu, które pozwoli Ci na tego typu zachowania. Realnie na ankietach możesz zarobić kilkaset złotych miesięcznie. Wypełnianie ankiet za pieniądze jest więc raczej dodatkową pracą, uważam jednak, że wartą uwagi. Nawet gdy zarobimy te 100 czy 200 zł na miesiąc, to i tak jest to więcej niż w przypadku, gdybyśmy cały ten czas spędzili na oglądaniu seriali czy wbijaniu kolejnych leveli w grze. W skali roku jest to jednak już pewna kwota pieniędzy, którą przecież możemy wydać lub zainwestować. Drugim bardzo ważnym aspektem jest fakt, że płatne ankiety dają nam posmak zarabiania w internecie. Jeżeli więc interesujesz się pracą w sieci, to zajęcie jest dobrym początkiem, który pokaże Ci, że w internecie da się zarobić pieniądze. To z kolei może zachęcić Cię do kolejnych kroków w Twojej karierze i rozpoczęcia przygody z zarabianiem w internecie na poważnie. Jak więc zarabiać na ankietach online? Schemat wygląda naprawdę łatwo. Rejestrujemy się na platformie, która oferuje nam ankiety za pieniądze, uzupełniamy nasz profil i rozwiązujemy ankiety. Za ankiety otrzymujemy od kilkudziesięciu centów do kilku dolarów, złotych lub punktów wymienialnych na pieniądze, w zależności od serwisu, na jakim rozwiązujemy ankiety. Tutaj jednak pojawia się pierwszy problem. Mianowicie, o ile na początku naszej przygody ankiet mamy pod dostatkiem, to z czasem ich ilość może ulec spadkowi. Dlaczego tak się dzieje? Chodzi tutaj o nasz profil panelisty, który przydziela nas do ankiet. Niektórzy mają bardzo uniwersalny profil i otrzymują sporo ankiet do rozwiązywania, inni wręcz przeciwnie. Podam przykład. Jeżeli ankieta dotyczy np. zakupów dokonywanych przez młode mamy, to z automatu odpadają wszyscy mężczyźni. Mało tego, kobiety nieposiadające dzieci również nie wezmą udziału w tym badaniu. W związku z tym nie każda ankieta pojawiająca się na serwisie będzie nam podsyłana. Oczywiście wyjściem z tej sytuacji jest rejestracja w kilku serwisach z ankietami. Ich listę znajdziesz pod tym wideo. W tym miejscu wielu z Was mogłoby jednak pomyśleć, a może by tak troszkę pogrzebać w moim profilu, aby otrzymać więcej ankiet? Nawet o tym nie myśl. Algorytmy stron z ankietami są sprytniejsze niż myślisz i jeżeli wykryją nasz niecny postępek, usuną nam konto i nie zarobimy nawet złotówki. W związku z tym niech Wasze czyny będą białe niczym śnieg. Oczywiście istnieje inny sposób na zarabianie na ankietach online. Każdy ze serwisów z ankietami posiada program partnerski, dzięki któremu możemy zaprosić inne osoby do wypełniania ankiet za pieniądze. Wystarczy pobrać nasz unikalny link partnerski i wysłać go na przykład do naszych znajomych i zapytać, czy nie chcieliby zarabiać podobnie jak my. Jeżeli zarejestrują się oni z naszego polecenia, otrzymamy część z ich zarobków za każdym razem, kiedy oni zarobią pieniądze. Oczywiście nasi poleceni nie tracą nic ze swoich zarobków, jest więc to uczciwa propozycja. Jeżeli uda nam się zdobyć sporą grupę poleconych, możemy zbudować pasywne źródło dochodu, które bez naszej ingerencji będzie zarabiało dla nas pieniądze dzień i noc. Zobaczcie. Jesteśmy teraz na stronie iSense, która umożliwia nam zarabianie na ankietach online. Ja sam posiadam kilka tysięcy poleconych, którzy zarabiają pieniądze dzięki ankietom, a moja skromna osoba otrzymuje procent od ich zarobków. Nie muszę więc rozwiązywać żadnych ankiet, ale i tak zarabiam pieniądze dzięki systemowi moich poleconych. Kolejną ważną kwestią, nad którą warto się pochylić, jest wybór samego serwisu do zarabiania na ankietach. Z doświadczenia wiem, że warto wybierać tylko duże serwisy, które posiadają ugruntowaną pozycję na rynku. Niektóre ze stron próbują oszukać swoich panelistów, nie przesyłając im ankiet, kiedy zbliżają się oni do progu wypłaty. W związku z tym uważajcie. Zawsze warto poczytać, co o danym serwisie piszą w sieci inne osoby, które skorzystały już z danego serwisu z ankietami. Oczywiście pod tym wideo znajdziecie listę sprawdzonych serwisów z ankietami, z których sam korzystam.
Takie serwisy jak iSense czy opinie.pl działają na rynku już bardzo długo i z czystym sumieniem mogę je polecić. Kolejna kwestia, którą warto rozważyć, to to, czy na ankietach mogą zarabiać osoby niepełnoletnie. Co do zasady, nie. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby obejść nieco ten system, rejestrując konto na starsze rodzeństwo lub za zgodą na swojego rodzica. Nie można również ominąć palącej kwestii odprowadzenia podatków od naszych niebotycznych zysków z internetu. Sprawa ma się tutaj bardzo prosto. Wystarczy raz w roku w naszej rocznej deklaracji PIT dodać wszystkie zarobki z ankiet w załączniku PIT-36. To wszystko. W tym wideo nauczyliśmy się dość sporo na temat ankiet online. Dowiedzieliśmy się, jak wygląda zarabianie na ankietach i gdzie szukać sprawdzonych serwisów. Ponadto poznaliśmy dodatkowy sposób na zarabianie na ankietach online dzięki poleceniu serwisu znajomym. Wiemy już również, jak rozliczyć się z zarobionych pieniędzy w internecie. Jak widzisz, zarabianie na ankietach online jest pewnym sposobem na dorobienie do pensji czy też kieszonkowego. Nie przyniesie nam ono jednak niebotycznych zysków, ale dostarczy nieco grosza. Oczywiście w sieci znajdziecie znacznie więcej lepszych pomysłów na zarabianie pieniędzy. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcam Was do pobrania w pełni darmowego e-booka mojego autorstwa, który pokaże Wam 10 pomysłów na zarabianie w internecie. Mam nadzieję, że to wideo pomogło Wam i dostarczyło wartościowej wiedzy. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was do lajkowania, komentowania i udostępniania tego wideo wśród swoich znajomych. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.